Relacje na linii Polska-Izrael są niezwykle napięte, a wiele wskazuje na to, że atmosfera może jeszcze ulec jeszcze większemu zaostrzeniu. Wszystko przez żądanie, które postawił jeden z polskich posłów. Relacje na linii Polska-Izrael uległy wyraźnemu pogorszeniu. Trudno jednak winić w tej sprawie Polskę, ponieważ to izraelscy politycy wypowiadali skandaliczne słowa. Mowa tu szczególnie o szefie tamtejszego MSZ, Israelu Kadzu, który na antenie telewizji powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Co więcej, podczas rozmowy na antenie innej telewizji Israel Katz przyznał, że nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Nie wzruszyło go nawet, że to przez jego wypowiedź Polska nie wzięła udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w Izraelu. Informowaliśmy niedawno o wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który w rozmowie z izraelską gazetą Haaretz. Premier w mocnych słowach skomentował to, co powiedział Israel Katz. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, wydawało mi się to całkowicie niewiarygodne. Takie słowa mogą paść z ust radykalnego ekstremisty, a nie ministra spraw zagranicznych, powiedział premier naszego kraju. To może być wielki cios dla Izraela. Jacek Wilk stawia twarde żądanie. Na upokorzenie Polski nie może biernie patrzeć poseł Jacek Wilk. Polityk, który reprezentuje koalicję Korwin Ruch Narodowy, przedstawił bowiem bardzo twarde żądania. Jeżeli wejdą one w życie, wówczas Izrael otrzyma pod Polski naprawdę potężny cios. Czego oczekuje Jacek Wilk? Poseł chce, aby ambasador Polski w Izraelu został wycofany do kraju. Zażądałem także odwołania do Warszawy ambasadora RP w Izraelu, napisał Wilk na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Wilk przyznał, że jego żądanie związane jest z niedawną wypowiedzią Israela Kadza, który powiedział, że nie przeprosi Polaków za swoje słowa. Wobec ostatniego oświadczenia ministra spraw zagranicznych Izraela pana Israela Kadza. Powiedział on, iż nie przeprosi on za swe haniebne słowa o wysysaniu przez Polaków antysemityzmu z mlekiem matki, tłumaczy Jacek Wilk, pisownia oryginalna. Ambasador RP w Izraelu to Marek Magierowski. Dyplomata dobrze sprawuje swoją funkcję, o czym pisaliśmy m. inne w linku, który znajdą Państwo poniżej.